Piłeczka Zida. Szedł za nim Baszczyński. Niestety z tej akcji nic nie wyszło. Znów próba przerwania w kierunku Raula, ten do Zidana i Roberto Carlos w roli skrzydłowego. Carlos w polu karnym będzie strzelał! Fantastycznie Rados, który w roli skrzydłowego rozpędził się od połowy, zupełnie nie jako obrońca. Fantastycznie posadził, ma Anglik, przerzuca grę w kierunku Zidana. Beckham do Zidana. Zidane i Cantoro. Zidane zwalnia grę, czeka na pozostałych zawodników. Do Cantoro, ale Beckham bardzo agresywnie odbiera piłkę. David Beckham podobnie. Higo. Carlos do Zidana. Zidane uciekł Baszczyńskiemu. Baszczyński ambitnie dogonił Francuza. I znów Roberto Carlos, roli skrzydłowego. Znakomity przerzut Zidana. Ileż do Roberto Carlosa. Ponownie Zidane. Swobodnie rozciąga. Ale Wiślacy przynajmniej 2-3 razy pokazali Realowi, że też są w stanie zaatakować. Carlos, czy znów uderzy? Uche zablokował go. Zidane, znów Carlos. Zidane próbował ustawić. Zidane. Carlos. Ale dobra asekuracja, był David Beckham. Anglik przytrzymuje piłkę. Zidane. Owszem, próbują wygrywać te pojedynki defensywne 1-1 Wiślacy, ale niestety to wyszło. Beckham. Zidane zupełnie niepilnowany. A takiemu graczowi nie można pozostawiać swobody. Carlos. W tamtej strefie i rzeczywiście powinien to zdecydowanie lepiej wykonywać. Teraz fatalna strata w środku boiska. Ronaldo. Roberto Carlos. Zidane. Francuz spokojnie teraz minął Uche. Raul. Mistrzów Polski. Krótko to jednak trwało. Raul do Zidana. Ucieka Roberto Carlos. Na razie jednak z Gorskiej Wisły. Wynik na razie remisowy, bezbramkowy. Jest bardziej ścisłe krycie w środkowej strefie. Jeden z napastników musi się wycofywać. Ronaldo do Zidana. Zidane. I pudło. Nie. Po prostu piłka odbiła się od obrońcy. Dobra interwencja. Ale to kolejna akcja, w której bardzo szybko rozegrana piłka na skrzydło spowodowała dziurę w linii obronnej. Naprawiono. W dzisiejszej fazie tej akcji Kalu Uche wybronił właśnie tą piłkę. Zidane. Znów bardzo swobodnie. Zidane i Uche. Świata i Europy utrzymał się. Ostatnia minuta, także można było rzeczywiście przytrzymać Real na ich połowie. Zidane i Ronaldo. Zidane do Roberto Carlosa, ten znów na pozycji skrzydłowego. I koniec. Koniec pierwszej połowy, ale bez koniecznych emocji. Pewne zwycięstwo krakowskiego zespołu. Tak łatwo chyba jednak nie będzie, ale początek był bardzo. Z pewnymi kłopotami Iker Casillas. Poddenerwowany do Zidana. Ten. Zidane. Zidane próbuje znaleźć kogoś, znalazł Elguerę. Zidane mają kłopoty z rozegraniem piłki, ale teraz fantastyczny przerzut. Ileż obronę. Tutaj te odległości pomiędzy formacjami, pomiędzy obroną a pomocą. Twoim słowom, teraz była zbyt duża. Zbyt duży odstęp między napastami. Elguera do Zidana. Lepiej grała ofensywa krakowskiej Wisły. Przynajmniej takie mamy nadzieję i sądzimy, że Damian Gorawski wykorzysta swoją szansę. Ale nareszcie zobaczyliśmy agresywnych w ataku, odważnych graczy Wisły. Stworzyli. Nie udało szybko odpowiedź Realu. Ronaldo. Ronaldo do Zidana. Zidane. Trzeba przyznać, stoi naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Szybkie akcje z jednej, z drugiej. Zidane po lewej stronie. Zidane i Baszczyński.
Carlos pięknie do Zidana, ale tym razem Zidana żegnany oklaskami. Naprawdę pokazał kilka znakomitych akcji i tak jest.